Witamy Was serdecznie, Ireneusz Hałas. Karolina Pawlik. Dużo zdrowia, siły i wytrwałości na każdy dzień. Dzisiaj bardzo ważny temat dotyczący glutenu, czyli tych pokarmów, które bardzo często spożywamy na co dzień. Powiedz mi, Karolina, czy jest to ważne dla naszego zdrowia? Czy gluten, jedzenie glutenu? Tak, dlatego że jemy pieczywo, ważne. Jemy tosty, jemy różne makarony, tak, które zawierają gluten. I teraz, czy ma to wpływ na naszą na przykład odporność? Co więcej, mamy nawet zalecenia, żeby codziennie jeść zboża. Zboża są właściwie na dole piramidy żywieniowej, takie są rekomendacje z góry. Natomiast ludzie, którzy interesują się medycyną przyczynową i medycyną objawową, zauważają zupełnie inne tendencje, jeżeli chodzi o zboża. Chodzi mi o to, że wielu lekarzy, wielu terapeutów dostrzega w białkach zbóż dosyć silny potencjał uszkadzający błony śluzowe. I jest to, ten filmik to trochę będzie jak kij w mrowisko, z tego względu, że będziemy tutaj podważali dużo różnych opinii na temat zbóż i na temat tego, czy są zdrowe, czy nie są zdrowe. Natomiast to, w jaki sposób Wy będziecie emocjonalnie reagować na ten filmik, będzie świadczyło o tym, jak mocno jesteście uwikłani w nałogi. Chodzi głównie o to spożywanie najczęściej codzienne. Pieczywa codziennie, gdzie bez tego żyć nie możemy, tak? No, wielu pacjentów tak mówi. Dokładnie, chociaż za chwilę się dowiecie, że to nie jest kwestia tylko pieczywa, ale właściwie każdego produktu, który zawiera białko zboża. I teraz mowa dzisiaj o zbożach glutenowych i bezglutenowych, czyli punkt wyjścia w mojej terapii dietetycznej. Dlaczego punkt wyjścia? Może najpierw opowiemy trochę o zbożach glutenowych i bezglutenowych, czym są, co zaliczamy do zbóż glutenowych, a co zaliczamy do zbóż bezglutenowych. Czyli tak. Ja tylko chciałem tak jakby nadmienić, że pacjenci często mówią, że jeśli jedzą bezglutenowo, to jedzą zdrowiej niż glutenowo. Mhm. Czy jest w tym jakaś prawda, czy nie? Jest półprawdy. Jest półprawdy i będę to uzasadniać. Dobra. I rzeczywiście ostatnio nawet w Polsce pojawił się coraz więcej filmików na YouTubie, można znaleźć na temat żywności bezglutenowej. Mhm. 10 lat temu w Ameryce, na amerykańskim YouTubie było tych filmików już zatrzęsienie, bardzo dużo. Natomiast Polska dopiero gdzieś tam jest w tyle za tymi krajami, które już jakiś czas temu dostrzegły, że gluten robi coś nie tak z naszym organizmem. A więc tak, do zbóż glutenowych zaliczamy pszenicę, żyto, jęczmień, owies, orkisz. To są zboża glutenowe, czyli zawierają białka glutenu, wszystkie. Natomiast mamy też zboża bezglutenowe, czyli ryż, kukurydza, proso, czyli tak zwana kasza jaglana. I sorgo i tef, te mąki też się pojawiły w sprzedaży u nas w Polsce, także je też wymienię. A co z kasz jeszcze nie zawiera glutenu, czy na przykład może być stosowane? Tak, kasza gryczana nie jest zbożem, czyli nie zawiera tego białka charakterystycznego dla glutenu. Są jeszcze takie rzeczy podobne do kasz, typu amarantus, komosa ryżowa, które też pochodzą z innych roślin, botanicznie wywodzą się z innej rodziny. Natomiast my dzisiaj skupiamy się na zbożach glutenowych. Okay, ale żeby wspomnieć. Dokładnie. Pamiętajcie, że wszystkie produkty pochodne od zbóż, czyli od pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, orkiszu, zawierają białka glutenu. Dlaczego wspominam o glutenie? Z tego względu, że lekarze zauważają, nie wszyscy, oczywiście mam na myśli tych lekarzy, którzy leczą ludzi, zmieniając ich dietę, zauważają, że gluten wywołuje tak zwany leaking syndrom, czyli syndrom jelita przesiąkliwego, czyli rozszczelnia błony śluzowe, a wiadomo, że jak mamy nieszczelne śluzówki, to właściwie każdy patogen jest w stanie przejść przez te błony i nas uszkodzić, ale nie tylko patogeny. Nie tylko grzyby przechodzą, nie tylko wirusy, bakterie, metale ciężkie, różne białka niestrawione z pożywienia. Także właściwie tych rzeczy, które przechodzi i uszkadza nasz organizm, jest mnóstwo. Co jeszcze zauważyli lekarze? Zauważyli, że w momencie, kiedy osoba codziennie przyjmuje gluten, czyli przyjmuje białka charakterystyczne dla traw,
ciężko im obniżyć przeciwciała, nadprodukcję przeciwciał w różnych chorobach z autoimmunnej agresji. Czyli ciężko wyleczyć osobę chorą na Hashimoto, czy Gravesa basydowa, czy chorą na boreliozę, czy chorą na RZS, w momencie, kiedy codziennie będzie tkwiła w nałogu jadania zbóż glutenowych. Jak to jest, jeśli chodzi o dzieci? O dzieci jest to samo. W momencie, kiedy... A właśnie, to jest ciekawy temat. Zauważ, że starej daty pediatrzy nie polecali zbóż glutenowych dla dziecka do pierwszego roku życia. To on był zakazany. To było postępowanie bardzo niepoważne w momencie, kiedy się serwuje dziecku zboże glutenowe. W chwili obecnej medycyna się zmieniła. Wprowadzono zboża glutenowe już dla 6-miesięcznego dziecka. Konsekwencje tego można obserwować. Alergii. Jest dokładnie dużo alergii, obniżenie odporności. To wychodzi też w wieku późniejszym. Mężczyźni są bezpłodni, kobiety mają problemy z tarczycą i tak dalej, i tak dalej. Można dużo wymieniać. I zapytacie o badania naukowe. I tutaj też jest ciekawostka z tego względu, że żeby osobę wyprowadzić z choroby, na przykład z osobę chorującą długo na RZS, to nie tylko trzeba zadbać o to, żeby w jej diecie rotować zboża, ale też inne produkty. Na chwilę obecną nie ma takiego badania, które obejmie różne produkty żywnościowe, które uszkadzają osobę, czyli dają nadprodukcję przeciwciał. Dlatego bardzo ciężko wyleczyć osobę w momencie, kiedy ona tkwi w nałogu. Usłyszeliście ten sygnał ostrzegawczy, że trzeba pilnować się bardzo przy spożywaniu właśnie pokarmów glutenowych. Dlaczego wspomnieliśmy o dzieciach? Dlatego, że dzieci potem, budując swoją odporność przez lata, tak, mają problemy zdrowotne, alergiczne, odpornościowe, tak związane z uciekaniem wapnia z kości. Dokładnie. Na przykład. Teraz mam bardzo dużo pacjentów, którzy nie wiadomo skąd mają, powiedzmy, osteopenię, tak? Dokładnie. O witaminach i minerałach, które zabiera zboże i które zabierają produkty mleczne, będziemy jeszcze w przyszłości mówić. Natomiast kontynuacja jeszcze produktów glutenowych i bezglutenowych. Bo chyba największą ciekawostką, którą dzisiaj mam do przekazania, jest to, co odkryła nasza rodzima pani doktor Ewa Bednarczyk-Witoszek już z 30 lat temu, że niestety, ale zboża bezglutenowe, czyli te, które nie posiadają białek glutenowych, czyli charakterystycznych dla rodziny traw, 72 godziny po bezustannej konsumpcji, czyli bez zrobienia przerwy, zachowują się tak samo jak zboża glutenowe, czyli jak pszenica, jak żyto, jak jęczmień. Z tym, że osoba, która jest na diecie bezglutenowej, ona tego może nie zauważyć, dlatego że obciążenie szlaków metabolicznych obsługujących całą rodzinę traw wychodzi innymi szlakami. To może być na przykład u osoby podwyższone trójglicerydy. To może być w postaci narastających przeciwciał. Niekoniecznie to mogą być przeciwciała przeciwgliadynowe, czyli przeciwbiałkom jedynego tego białka charakterystycznego dla pszenicy, bo musicie wiedzieć też, że każde zboże posiada swoje białka zapasowe. I bardzo ciężko diagnostycznie wykazać, że ktoś jest uczulony, czy ma alergię na zboże, z tego względu, że tych białek jest mnóstwo, a te testy, które robią pomiar nadwrażliwości, one nie obejmują wszystkich białek. Dlatego bardziej... Po jakimś czasie może na przykład nastąpić alergizacja? Może po jakimś czasie, okay. Może być to skumulowane. Jak wyglądają przeciwciała? To są takie nasze białka odpornościowe, które stoją na straży w momencie, kiedy intruz wkracza, to one wtedy są wysyłane przez organizm. W momencie, kiedy nadspożywamy jakąś grupę produktów, i dlatego tutaj piję do zbóż, bo one są codziennie jedzone w naszej diecie, przeciwciała wyglądają mniej więcej tak i one zaczynają się wbudowywać w tkanki naszych organów. Przykładowo najlepiej można to obrazowo przedstawić na przykład na tarczycy.
codziennie jedzone zboża, glutenowe bądź bezglutenowe, bo już wiemy, że bezglutenowe po 72 godzinach zachowują się tak samo jak glutenowe, zaczyna być nadprodukcja przeciwciał przeciwko białkom, przykładowo ryżu, i wbudowywanie się w tkanki organu. Za jakiś czas mamy stan zapalny, przewlekły, to mogą być tkanki też mięśni zasilających kręgosłup. Już wiesz, dlaczego tak dużo ludzi dzisiaj choruje na i ma bóle kręgosłupowe, bądź bóle stawów. To jest właśnie... takie bóle pojawią się i znikam. Wstaję rano, czuję sztywność. Tak. Czuję takie napięcie po rozchodzeniu, po ruchu, po aktywności, to mija. Myślę, że większość z Was ma takie dolegliwości, bo my to zauważamy u pacjentów. Się okazuje, że potem odsyłam do Ciebie albo daję wskazówki takie podstawowe, jeśli pacjent gdzieś tam jest z daleka i automatycznie poprawia mu się stan zdrowia. Tak, mało kto jest świadomy tego, że nasze bóle, zespoły bólowe są skorelowane z tym, co jemy, z tym, co nałogowo jemy. Dlatego pamiętajcie, że w momencie, kiedy wychodzi Wam nietolerancja na żyto, to jeżeli przechodzicie na zboża bezglutenowe, czyli zaczynacie jeść ryż codziennie, kukurydza, kaszę jaglaną, to ona po pewnym czasie będzie dokładnie robiła to samo, co żyto, ponieważ będzie obciążała szlaki metaboliczne, które są dedykowane całej rodzinie botanicznej wiechlinowatych, czyli zbożom glutenowym i bezglutenowym. Ale mówimy o tym spożywaniu codziennym, czy mówimy o spożywaniu na przykład co drugi dzień, co trzeci, bo to jest istotne, tak? Bo kiedyś się wspomniałaś w filmach, że mamy na przykład tak jakby to rotację, eliminację, tak? Czyli jeśli na przykład raz w tygodniu coś spożyjemy, to jeszcze nie jest źle, tak? Tak. Natomiast pytanie, bo zawsze pacjenci pytają, a jak często mam przyjmować, jak często mam spożywać? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Ja zapożyczam to od tych, którzy są wysokiej klasy specjalistami. Pierwszy raz wspomniała o tym światowej klasy alergolog Helen Krause w 1989 roku w swojej publikacji, gdzie zauważyła, że po 72 godzinach zrobienia przerwy od spożywania jakiejś grupy produktów, na które człowiek jest uczulony bądź ma alergię, bądź u nas to się objawia w postaci po prostu symptomów z ciała negatywnych, czyszczą się szlaki metaboliczne. Z tym, że dam korektę, którą zauważyła, wprowadziła doktor Ewa Bednarczyk-Witoszek, u swoich pacjentów to zauważyła. Zauważyła, że te 72 godziny, one zdaje egzamin w momencie, kiedy organizm jest młody, mniej więcej do 35 roku życia. Po 35 roku życia często ludzie są tak zaśmieceni zbożami, produktami mlecznymi, jeszcze kilkoma innymi, że muszą zrobić dłuższe przerwy. To, jak długa przerwa musi być zrobiona, powie nam organizm. Czyli wstajemy rano. Jeżeli mamy sztywność, bóle, to znaczy, że musimy zrobić i zjedliśmy w dniu poprzednim zboże po 3 dniach przerwy, a dalej nas boli, bądź dalej mamy wypryski, bądź dalej mamy, nie wiem, skoki ciśnienia, bądź dalej mamy skoki cukrów, to znaczy, że powinniśmy zrobić dłuższą przerwę, niech to będzie 4, 5 do 7 dni nawet. Czyli nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznie, powiedzieć, że to będzie tyle dni i tyle dni, tak? Nigdy. Czyli jest to obserwacja głównie indywidualna, tak? Tak jest, dlatego już wiesz, dlaczego zawsze akcentuję, bądź obserwatorem swojego ciała. No tak, tak, cukrzyk ma mierzyć cukry, to jest jego taki parametr, który pokazuje. Ktoś inny, czyli na przykład osoba z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ma zweryfikować bóle. Kiedy się pojawiają bóle? Jeżeli bóle pojawią się wieczorem, to znaczy, że w tego dnia zjadła coś, co wywołuje bóle. No i te stany zapalne w określonych okolicach ciała, tak charakterystycznych, jest. Kolano, stopa, ręka. Tak jest, bar. Dokładnie. Jeszcze powiem taką ciekawostkę i obalę coś, co jest w internecie mocno rozpromowane, zresztą nie tylko w internecie, bo na studiach dietetycznych również. Chcę Wam powiedzieć, że zboża pełnoziarniste, wiesz, słyszymy wszyscy, że są takie slogany, że jedz pełnoziarniste pieczywo, bo ono jest zdrowsze. Tak, jasne, skupiały jest. Się tylko i wyłącznie na błonniku, skupiały się na minerałach, witaminach, natomiast nie widzą tego, że pełnoziarniste pod łupinką tego zboża, im bardziej jest pełnoziarniste, tym więcej destrukcyjnych białek dla organizmu. Widać to ewidentnie po na przykład osobach chorujących na wrzodziejące zapalenie, na wrzody żołądka, na wrzody jelit, na różne dysfunkcje układu pokarmowego. Kiedy się zapytam o pełnoziarniste pieczywo, to oni pierwsze co mówią, to mówią, że po prostu tragedia. Tragedia od razu, wzdęcia, gazy.
I między innymi to jest, to pokazuje, jak mocno drapią jelita zboża i to, jak mocno destrukcyjnie działają na śluzówkę, na błonę. A wiadomo, że jak mamy słabe błony, rozszczelnione błony, to mamy choroby po całości. Wspominałaś kiedyś, że mniejszym złem jest nawet zjeść jasne pieczywo niż powiedzmy, jeśli już, prawda, mielibyśmy wybierać. Dla niektórych tak. Dla niektórych, szczególnie nie podrażnia, bo jest ciężko trawione to właśnie tak. pełnoziarniste. Zauważ, że dzieci nie zechcą zjeść pełnoziarnistego pieczywa, no tak. bo są mądre, bo są intuicyjne, bo wiedzą, że potem będzie, to będzie ciężko strawne. To jest ciężki kaliber do strawienia. I idąc tym tropem, czyli obserwując słabszych, widzimy, jak zachowuje się, jaka jest dynamika danego produktu w organizmie. Czy bardziej preferuje jasne? Nie do końca tak. Ja bardziej preferuję, żeby człowiek nie tkwił w nałogu, żeby zmieniał, miał dietę różnorodną, czyli nie codziennie zboża, tylko może tego dnia zjedzmy w ramach węglowodanów ziemniaki, może bataty, może buraki. Wszystko można zorganizować, nie ma problemu, tylko po prostu trzeba się przestawić. Czy coś jeszcze podsumowując chciałabyś dodać do tego tematu? Na co pacjenci powinni zwrócić uwagę? Na co pacjenci powinni zwrócić uwagę? No właśnie chyba najważniejsza rzecz, którą chciałam przekazać, to to, żeby dieta wasza była różnorodna, żebyście codziennie nie obciążali szlaków metabolicznych jednym i tym samym zestawem białek. I pamiętajcie, że warto nauczyć się klasyfikacji mniej więcej mieć rozeznanie w klasyfikacji botanicznej poszczególnych produktów żywnościowych, żeby wiedzieć, z czym nie przegiąć w jakąś stronę. O tym będziemy mówili na pewno w kolejnych odcinkach. Co rozdzielać, tak? Tak jest. I jeszcze jedna rzecz ważna, którą chciałabym zaznaczyć i z tym się pewnie nie będą zgadzali dietetycy, ale ja mam po prostu inne doświadczenia, lekarze mają też inne doświadczenia. Bardzo często w internecie pojawia się takie hasło, że jeżeli nie masz stwierdzonej celiakli, to nie masz potrzeby eliminowania zbóż. Jasne, dokładnie, czyli codziennie obciążaj szlaki metaboliczne, codziennie uszkadzaj błony śluzowe tym ciężkim kalibrem w postaci białek i nie zastanawiaj się, co ci robi problem. No chyba nie tędy droga, także różnorodność jest przede wszystkim na pierwszym miejscu i obserwacja własnego ciała. Mamy dużo różnych parametrów, które pokażą. Potas, spadający potas jest między innymi tym parametrem, który pokazuje nadspożycie zbóż. No proszę. Wiedza, tak? Czyli to jest najważniejsze, żebyśmy edukowali się, po to są te filmy dla was. Zapraszamy oczywiście do konsultacji online z Karoliną, jeśli jesteście z Lublina albo spod Lublina, do indywidualnych spotkań. Jest to szerokie spojrzenie. Wiem po sobie, wiem po moich pacjentach, że ma to bardzo duży wpływ na stan zdrowia i na redukcję dolegliwości bólowych. Dlatego trzymajcie się zdrowo. Śledźcie nasze kanały na YouTubie, stronę Karoliny Holistic, stronę iRehamed i zachęcamy do kontaktu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.